Hej siemanoki, powitam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Margonem. No a dzisiaj w odcinku dobijamy 162 level na tancerzu na świecie Telavel. Zaglądamy też na Inferno i patrzymy, co się zmieniło po live'ie, który był w tym tygodniu. Oraz ogarniamy top 5 najfajniejszych ekspowisk. Lecimy! No i dobra, trzeba dobić ten 162 level dzisiaj na Telavelu, bo tak naprawdę zacząłem troszeczkę szybciej expić, a nagle tak się coś zatrzymało i znowu jest to samo dosyć monotonne i wolne expienie. Kurde, tylko nie mam tutaj miksów za dobrych, no ale niestety mi się wszystkie inne pokończyły. Mam tutaj autohila, więc tutaj o to się nie będę martwił, bo jak tak sobie z wami gadam, to często można o różnych rzeczach zapomnieć i na przykład paść niechcący. Ale to już jest 161 level, więc tutaj bez większych problemów, no hapa tracę, bo to jest jednak tancerz ostrzy i on cały czas będzie to życie tracił. Ale jakoś sobie radzę, paść raczej tutaj nie padniemy. I szczerze mówiąc, miał być dzisiaj odcinek z tego największego tancerza, ale niestety Irene mi tam level dobiła, a ja sobie ładnie przygotowałem pod nagranie, bo nie lubię tak sobie po prostu wchodzić i expić bez żadnego celu, gdy nie zdobędziemy levela, bo to jest jednak takie fajna sprawa, gdy go dobijemy, a tutaj nam brakuje 900k, więc powinniśmy sobie tutaj jakoś poradzić, gdy przelecimy tą ingotię. Ale nie będę sobie tylko tak expił, chcę z wami pogadać na pewien temat, bo ostatnio zauważyłem w blogu technicznym Margonem, że Margonem się zmienia, że Margonem, że administracja chce to Margonem bardzo zmienić. I już widzę, że wiele graczy, naprawdę wielu z was bardzo przeciw temu protestuje. O czym ja mówię w ogóle? Po pierwsze, silnik gry to już od dawna wiemy, już na niektórych światach jest wprowadzony i on się jednym podoba, drugim nie. Ja akurat jestem w tej części, która jest tak po środku, powiedzmy. Generalnie ten interfejs, który jest tutaj, jest bardzo, ale to bardzo przestarzały i on potrzebuje zmian, ale według mnie powinno to wyglądać tak, że po prostu to, co mamy tutaj, odświeżyć, żeby ten nowy interfejs bardzo przypominał ten, który jest tutaj. Gra na tamtym jest naprawdę bardzo dziwna, bardzo ciężko się przestawić, bo to jest naprawdę ogrom mapy. No coś jest po prostu nie tak, to nie jest Margonem. Oczywiście, gdy sobie zmniejszymy troszeczkę, to znaczy, nie wiem, jakoś tak robiłem, że to zmniejszałem tamto okno, tylko nie pamiętam, jak to się już do końca robiło i to wyglądało trochę bardziej przystępnie, ale według mnie powinno być odświeżone po prostu to, co jest tutaj, to samo rozmieszczenie wszystkiego na interfejsie, tylko po prostu w nowy, ładny sposób to przekazać i to na pewno według mnie byłoby fajnym rozwiązaniem, bo Margonem dalej by było tą grą, którą było. Dodatkowo nie odstraszałoby tym swoim interfejsem w grze i na pewno nowi gracze by to docenili bardzo, a starzy po prostu tak bardzo by nie protestowali. Drugą rzeczą, co dopiero teraz na dniach się ukazało, nawet nie pamiętam, kiedy ten post był na blogu technicznym wstawiony, ale odświeżona będzie strona główna. Strona główna Margonem, na którą tylko wchodzimy, od razu ją widzimy i to jest naprawdę coś zajebistego. Ta strona, która jest w tej chwili spoko. Możecie sobie, niektórzy mogą sobie mówić, że jest klimacik, jest wszystko fajnie, no ale no nie oszukujmy się, ta strona jest tak słaba, że to po prostu w pale się nie mieści i szczerze mówiąc bardzo, bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem tą stronę, która jest teraz. Zresztą pokazuję ją w tej chwili na ekranie, więc sobie możecie ją też ogarnąć. Naprawdę, ta strona jest mega, jest według mnie jest utrzymana w takim klimacie Margonem, tylko że jest po prostu super fajna, a wszyscy, którzy przyczepiają się do tego, oczywiście mają prawo do tego, może im się to nie podobać, ale nie popadajmy w coś takiego, że krytykujemy wszystko, co jest nowe, bo ja widzę taki duży trend, że po prostu wszystko, co tylko administracja robi, zwalają winę na to, że gra traci klimat. I naprawdę, jakbym do tego nie podszedł, do takiego stwierdzenia, no nie mogę przyznać racji takiemu komuś. Pamiętajcie o tym, że gdy zaczynaliśmy w to grać, byliśmy dużo młodsi, dużo inaczej patrzyliśmy na wszystko i teraz po prostu zmieniamy się my, a nie zmienia się gra sama w sobie, która oczywiście też jakieś zmiany wprowadza, ale klimat zależy tylko i wyłącznie od graczy, a nie od interfejsu gry, no nie oszukujmy się, no, nie, no po prostu nie ma takiej opcji, żeby interfejs wpłynął jakkolwiek na klimat.
A wszyscy naprawdę, znaczy wszyscy, co ja pierdzielę, no masa osób, jak teraz czytam komentarze pod blogiem, czy pod tym tematem, w którym można wszystko komentować, no gracze no, nie są sprawiedliwi wobec administracji. Ja też mam do nich dużo zastrzeżeń i niektóre zmiany mi się nie podobają, ale robią w gruncie rzeczy zajebistą robotę, naprawdę. Widać, naprawdę gołym okiem widać, że starają się, że to nie jest kładzenie po prostu pały na to wszystko, co jest i tylko w zrobieniu jakichś nowych itemów, żeby więcej esełek na to wszystko szło. Starają się rozwinąć grę do granic możliwości tak naprawdę i starają się wyciągnąć wszystko, co się da, więc nie ma co im zarzucać, że robią coś źle, bo w fajną stronę to idzie, naprawdę. Jednym może się strona główna podobać nowa, drugim nie. Mi się podoba na przykład bardzo mocno, ale chodzi o to, żeby to nie wyglądało jakby ta gra miała 40 tysięcy lat i była z epoki kamienia jakiejś, czy nie wiem, może tak tego nie porównujmy, bo nie wiem jak w tej chwili te epoki wszystkie się rozkładają, ile to milionów lat do tyłu. No więc skoro już jesteśmy przy takich tematach rozwojowych, to ta sprawa, która była niedawno, która zburzyła naprawdę bardzo dużo emocji, czyli promocja gry za pomocą youtuberów tych największych w Polsce, czyli na przykład Mandzio i Naruciak. Według mnie pomysł był bardzo fajny. Bardzo fajny pomysł. I to nie tyczyło się. Tak naprawdę ta promocja nie miała nic wspólnego z ludźmi, którzy w tą grę grają. Którzy już grają w tą grę, bo nie oszukujmy się. Było dużo komentarzy. Były komentarze takie, że Naruciak i Mandzio w ogóle w tą grę nie grają, nie znają jej, nie powinni tego promować. Tutaj jest pewna racja, bo według mnie Margonem, gdy płaci youtuberom za to, żeby rozpromowali to, to nie powinno to w ten sposób wyglądać, bo według mnie ja nie chcę tutaj teraz krytykować czy coś w tym stylu, żeby tutaj nie było jakieś, że ja mam coś przeciwko Naruciakowi czy Mandziowi, chociaż szczerze powiedziawszy, to średnio ich oglądam, ale według mnie poszli po takiej najmniejszej linii oporu. Nie zrobili tego tak, jak powinni zrobić. Naprawdę, promując jakąś grę, nawet w nią nie grając, mogliby chociaż wrzucić jakiś 10-odcinkowy let's play z tej gry, czy coś w tym stylu, a naprawdę nie popisali się. Ale według mnie to jest bardzo fajna, bardzo, bardzo fajna opcja rozwoju, bo na pewno dużo graczy nowych doszło do tej gry i może niektórzy zrobili to tylko ze względu na to, że ich tam ulubiony youtuber to pokazał i pewnie tak było, ale nie łudźmy się, jakiś procent z tych graczy na pewno zostanie i będzie się fajnie bawić w Margonem. Dużo osób też teraz w tej chwili ma pretensje, że dużo doszło takich, nie wiem, małolatów, jakichś gnoi. No ale kurde, no w gry w Margonem ja nigdy nie widziałem jakiejś średniej wieku. Nie postawiłbym, że ta średnia wieku jest powiedzmy z 25 lat, no nie oszukujmy się, kurde. Gra sporo starszych osób, nawet bardzo, bardzo starszych nawet ode mnie. Czy też może powinienem powiedzieć dużo starszych. No ale jednak tym trzonem gry są, ja bym stawiał na wiek powiedzmy od 13 do 16 lat i myślę, że dużo młodsi to tutaj raczej nie podchodzili przez tą całą kampanię, więc no według mnie jest fajna robota i chciałbym po prostu powiedzieć wam, żebyście nie oceniali tego wszystkiego tak bardzo krytycznie, no bo kurde, nie możecie zrzucić tego, że klimat gdzieś uciekł na to, że Margonem wygląda coraz lepiej, no bo kurde, nie oszukujmy się, wygląda coraz lepiej i miejmy nadzieję, że gdy będzie wprowadzony ten nowy interfejs i nowa strona gry, to się całkowicie zmieni i chciałbym, żeby też nie było tyle hejtu, bo to na pewno zniechęca twórców. O jest, dobra, dobiliśmy nawet sobie level, to szybko leciało, jak sobie tak rozmawiałem i generalnie, no kurde. Trzeba rozróżnić pewne sprawy, no z tym interfejsem jest, myślę, że to jest strasznie duży krok, no bo okej, strona główna może wyglądać całkowicie inaczej, chociaż ona akurat troszeczkę mi to znaczy, no nie wiem, no ciężko mi tutaj jakokolwiek porównać, ale wszystko tak jakby mi się zgadza w tej stronie, no ale ten interfejs naprawdę strasznie jest inny niż to, co do tej pory było, więc tutaj się nie ma aż co tak z mojej strony dziwić, że niektórym graczom się nie podoba, no ale tutaj myślę właśnie, że troszeczkę mogłoby to być łagodniej potraktowane. Gdybyśmy dostali to samo okno, co macie tutaj w tej chwili przed sobą, widzicie na moim filmie, tylko zupgrade'owane do jakiejś naprawdę fajnej grafiki, mogłoby to wyjść naprawdę kozacko, a zmieniać to całkowicie, to tak, no dobra, ale to jest tylko
moje zdanie. Okej, dobiliśmy sobie tutaj ten 162 level, więc zrobiliśmy w sumie to, co chciałem. I w sumie możemy się chyba stąd zabierać. Ja tutaj sobie będę dalej expił i mam nadzieję, że ten 188 około wbije jak najszybciej, żeby tutaj sobie obsać na tych elitkach i zrobić takie eku kozackie, jakie zawsze chciałem mieć. A teraz może co, przenieśmy się na Inferno i coś tam sobie porobimy. No dobra, jesteśmy na Inferno i tutaj się sporo zmieniło, bo ostatnio, gdy widzieliście na odcinku, to postać miała pierwszy level, teraz ma setny i dobiłem to wszystko na live'ie, na tym, który był w tym tygodniu. I może troszeczkę wam tutaj opowiem o tym, co się działo. Jak mi się to wszystko spodobało i w ogóle jak to wyszło. Zacznijmy od tego, że kurde, wbiłem ten level dosłownie... Miałem go wbijać 10 godzin, to znaczy live miał być 10 godzin. Myślałem, że wbiję ten level szybciej niż w 10 godzin, ale tak naprawdę wyrobiłem się co do minuty. Chyba zostało mi 3 minuty. Jak dobiłem setny level, to było 3 minuty od tego, od przedziału 10 godzin, więc no wyszło to naprawdę dosyć fajnie. Czekajcie, wejdziemy sobie na aukcję i obczajimy, czy jeszcze jakieś itemy ja mogę sobie zupgrade'ować, bo na ten setny level już mam trochę staffu. I co do live'a, tutaj to mi się raczej to nie przyda. Ta buława jest od zimna, mam od ognia z kochanki, więc to jest też lepsze. Laski, okej, nie bardzo. Kurde, to by mi się przydało. Ale no, 500 M to nie mam w tej chwili. Tu jest na 10 urodziny i to może być fajna opcja, więc ja sobie to kupię, bo tego nie mam. Więc sobie tutaj to odłożę, zaraz odłożymy sobie to do... Czy to jest fajne? No... Nie, na razie tego nie będę kupował, zobaczymy. Te buty mi jakieś fajne się przydały, no ale te to raczej nie są zajebiste. To też kupimy na 150. Urodzinowy pierścień to też sobie spróbujemy kupić, zawsze spoko. Inny urodzinowy naszyjnik też. No dobra, cały staw będę miał na 150 level, więc całkiem to się fajnie zapowiada. Tarczę mam... Okej, dobra, schowajmy sobie to do depo. No i co do live'a jeszcze. Ogólnie było fajnie, ale według mnie... Ten live nie był taki, jak miał być. Generalnie chciałem zaprosić po kolei kilka osób, czyli, znaczy, kontaktowałem się ze Space'em, bo szczerze powiedziawszy, z tych osób, które nagrywają Margonem, jego kanał lubię najbardziej, jego, znaczy, nie znam go jeszcze za bardzo, ale może jakoś się bliżej poznamy, ale najbardziej mi się podoba jego kanał, jego poczucie humoru i generalnie on jako osoba. I chciałem zaprosić jego do live'a, miało być też Irene, Mes i mniej więcej tak, wiecie, dwie, trzy osoby maksymalnie i generalnie taki był plan. Nie wiem, czy tutaj wpłacać to złoto, chyba nie ma sensu, czy ja coś mogę tutaj sobie wyjąć stąd? Nie bardzo, ale później na czacie pojawili się Phoenix i Kiero, zaczęli oglądać live'a i pomyślałem sobie, że spoko, że będzie fajnie jak też wbiją, no bo czemu nie? I też w sumie widzowie, czyli wy chcieliście, żeby sobie wbili, żeby zaprosić ich na TS-a, więc długo nie myślałem i sobie ich zaprosiłem. I to był troszeczkę błąd. Nie coś w stylu, że nie lubię Phoenixa czy Kiero, bo nie mam nic do nich, ale naprawdę zrobił się duży chaos i w pewnym momencie zauważyłem, że kurde, no to nie wygląda tak, jakbym chciał wyglądać, więc ten live był troszeczkę nie po mojej myśli. Czekajcie, bo ja tutaj się zamyśliłem teraz i musimy iść sobie dobić jeszcze ten 105 level mniej więcej, więc polecimy sobie na szybko na miśki. I zrobił się chaos. Ja w pewnym momencie zauważyłem, że kurde, ja w ogóle nie gadam z widzami, w ogóle nie patrzę na czat, bo byłem tak rozproszony i graniem, wbijaniem jak najszybciej tego setnego levela i tym wszystkim, co się działo na tym TeamSpeaku, że no nie wyszło to tak jak ja bym chciał, więc w sumie to taki duży live, w sensie, że tyle osób na raz, to już raczej u mnie tego nie będzie. W ogóle ten live, ogólny zamysł był fajny, ale do końca jednak nie wyszedł tak jak chciałem. Na końcu jeszcze niestety zepsułem troszeczkę konkurs, który no był takim zwieńczeniem wszystkiego, bo wygrała osoba, która dała 5 komentarzy, a generalnie większość z was dała tylko jeden. Już tłumaczę, o co chodzi. Było losowanie na outfit i trzeba było napisać komentarz pod moim, jednym moim filmów i ja losowałem jeden z tych komentarzy taką specjalną stroną. Tylko że wszyscy, którzy się czepiali tego ziomka, to był Kubuśnik, który wygrał ten outfit,
tak naprawdę nie mieli racji, bo jedyną osobą, która popełniła tam błąd, byłem ja i to naprawdę słabo wyszło i będę chciał to wam jakoś wynagrodzić. Powiedziałem, że w tym odcinku, który teraz jest, będzie konkurs, ale jeszcze tak jakby nie zaplanowałem, jak to ma wszystko wyglądać, bo chciałbym to wam wynagrodzić. Jedyną osobą, którą popełniła błąd, byłem ja. Bo jakim prawem ja mam odbierać jemu tą wygraną, skoro ja nie powiedziałem, że nie można dawać więcej niż jeden komentarz. A ten chłopak naprawdę nie zrobił nic złego. On nie nawalił tam komentarzy nie wiadomo ile celowo, żeby wygrać ten konkurs. On po prostu też ogląda innych youtuberów z margonemskich, czyli tam Feniksa, Espace'a i Kiera. I oni dali po prostu też komentarze, bo byli też na lawie, też chcieli wygrać, to znaczy mówili, że nie chcieli, bo brzydki outfit, no ale wpisali ten komentarz i ten chłopak po prostu podpisywał im jakieś tam śmieszne, dał komentarze do ich postów i no nie mogłem mu tak naprawdę tego odebrać, to by było głupotą z mojej strony, ale nie martwcie się, na pewno wam to jakoś wynagrodzę. Ja zawsze mam taki problem, że do końca wszystkiego nie zaplanuję i później to niestety wychodzi trochę no nie tak, jakbym sobie tego życzył, dlatego teraz jak będę robił jakiś konkurs, to już naprawdę będzie przemyślony 100 razy, żeby nie było takich głupich nieprzyjemności z mojej strony. I to jest tylko i wyłącznie moja wina, więc wszyscy, którzy tam wtedy wyzwali tego Kubusia od najgorszych, to naprawdę troszeczkę idiotycznie zrobili, już prędzej powinniście do mnie takie słowa kierować. No ale mniejsza o to, tak jak mówiłem, live generalnie pozytywnie, ale no nie do końca to wyglądało tak jak chciałem, więc gdy będzie jakiś kolejny live, chociaż na razie nie planuję, bo się troszeczkę zniechęciłem do tego, to na pewno będzie dużo więcej organizacji i będzie taki bardziej w moim stylu, bo pamiętacie ten pierwszy live testowy? Podobał mi się dużo bardziej niż ten drugi, bo był taki bardziej w moim stylu. Podobało mi się to, że pisałem. Nie było może dużo osób, było troszeczkę mniej osób niż na tym głównym, ale było czuć taki fajny klimacik, mogłem sobie z wami na spokojnie porozmawiać i dużo bardziej lubię coś takiego niż przekrzykiwanie się takie jak to było na tym live. No ale no już trudno się mówi. Dziękuję też chłopakom, jeżeli ktoś z was ogląda, to dzięki, że byliście. Na pewno fajna sprawa. Dobra, co do jeszcze... Czy ja coś jeszcze chcę o tym live powiedzieć? No generalnie chyba nie, tam przybyło mi chyba z 70 subów podczas tego live'a, więc bardzo fajna sprawa. Zazwyczaj tak jest, gdy się prowadzi jakiegoś dłuższego live'a, to idzie zauważyć nie tylko u mnie, to wtedy subskrypcje przybywają i to dosyć szybko. Chociaż oczywiście wiecie, nie o to chodziło, znaczy no trochę o to chodziło, no bo ja jednak chcę też się rozwijać i żeby ten kanał się jak największej ilości osób podobał. Tylko trzeba zauważyć, że też musi się mi podobać, więc to są dwa takie czynniki i nie zawsze one się zgadzają. Dobra, ja tutaj może chociaż z jeden level sobie wbiję, bo tutaj na tych miśkach naprawdę mega szybko idzie. I co do tego expa, to trochę nie ogarniałem na tym live, bo ja nie mam za bardzo podzielnej uwagi. Spoko, mogę robić dwie rzeczy, powiedzmy na raz, ale trzy już tak mi średnio wychodzą i gdy gadałem z chłopakami, expiłem i też patrzyłem na czat, to się naprawdę mi waliło i często były jakieś głupie dedy, więc tak to wyglądało. Na pewno ten setny level można wbić dużo szybciej, gdybym bił to sam i tylko się skupiał na tym expieniu, to by było dużo szybciej, no ale jak to bym miał zrobić? Myślałem też w ogóle, jak był ten pomysł, żeby wbijać od pierwszego do setnego levela w krótkim czasie, to na początku sobie pomyślałem w ogóle, żeby zrobić z tego odcinek, ale później Erin mi uświadomiła, powiedziała mi, że no kurde, no tylko że połowa osób to będzie myślała, że to po prostu robiłeś w inne dni i jakim ty to udowodnisz, że to w jeden dzień wbijałeś na odcinku, skoro ten odcinek nie będzie trwał 10 godzin i będziesz tam jakieś cięcia robił. No i sobie pomyślałem, no kurde, pewnie tak będzie, zaraz się takie komentarze pojawią, więc zrobię live'a i tak postanowiłem i tak zrobiłem. I cieszę się, bo na tym Inferno będzie można robić fajnych dużo rzeczy, to jednak nie, to jest jednak priv, a nie świat ogólny, więc dla takiego youtubera jak ja to jest naprawdę dużo fajniejsza opcja, bo więcej się dzieje na pewno i można to fajnie pokazać. Będę się starał może Irene też jakoś w rekrutacji dla znajomych opnąć, chociaż Bosper to jest taki, że w ogóle nikogo na ten świat nie chce przyjmować, więc nie wiem czy się uda, zobaczymy jeszcze. Napiszę może w podaniu, że ma duże cycki, to może jakoś wtedy
łatwiej będzie jej się dostać, miejmy nadzieję. I tak poczułem coś takiego, że kurde, nigdy nie grałem tak naprawdę na privie, na poważnie i chciałbym teraz sobie pograć, nawet mi się odechciało na T-levelu generalnie grać i może tutaj coś ogarnę, więc na pewno dla was to będzie dużo fajniej, bo będzie dużo więcej jakichś herosów, dużo więcej bicia elit i tym podobnych rzeczy, jakichś super lotów, mega akcji i tym podobne. Kurde, ale tu się szybko level bije, naprawdę przelecicie raz i macie całość właściwie, no bo jak wchodziłem, no to miałem nic, chyba nie miałem wbite. No i zaraz będzie kurde level i zajebiście, dobra. Może nie będę tutaj już was dłużej męczył, bo nie chcę, żeby w tych odcinkach była taka monotonia, że przez jakiś tam czas robię to samo. Więc damy sobie tutaj w intelekt, chociaż kurde, cały czas dawałem w połowie leveli, jakie wbiłem, to chyba dałem zręczność, bo to przyzwyczajenie z tancerza ostrzy naprawdę jest mega duże, nawet to odruchowo naciskam, po prostu zręczność nie patrzę. Ale w niektórych tam sytuacjach Espace mi mówił, żebym dawał zręczność, się przyjebał do mnie i już po jakimś czasie zacząłem dawać w intelekt, więc jest spoko. Dobra, kolejne 10% już padło, jak ubiłem te kilka grupek, no bo tutaj są naprawdę fajne grupki, te po 4 zwłaszcza, jeszcze w tej poprzedniej sali po 5. Więc no to kurde, to jest kwestia czasu jeszcze, jak ja mam ściankę. Specjalnie pod tego live'a zrobiłem właśnie maga, żeby tą ścianką kosić. I zobaczmy, dobra, okej. No dobra, i skoro już jesteśmy przy temacie expa, to przechodzimy do kolejnego fragmentu mojego programu, czyli top 5 najlepszych expowisk. No i na 5 miejscu mamy expowisko, na którym ja zaczynałem expić na 135 levelu i tak ciągnąłem to do mniej więcej 150 levela, chociaż już na 145 można to skończyć. Dla mnie expowisko jest mega fajne i tak naprawdę jest to pierwsze expowisko, na którym tak fajnie mi się expiło, zaczynając od pierwszego levela idąc w górę, ponieważ mamy tutaj aż 5 dużych map, na których znajdują się oczywiście też pomieszczenia, takie jak różne jaskinie, jest też zamek na drugiej mapie, więc naprawdę jest ich mega dużo. Gdy przelecimy całość, po prostu wystarczy poczekać i później wracamy i to jest naprawdę bardzo fajnie uporządkowane i daje masakrycznie dużo expa. Dodatkowo lotamy tutaj mikstury, więc nie będziemy musieli martwić się o zdrowie. Expowiska, na których można wylotać mikstury, są według mnie naprawdę bardzo sympatyczne, nie wspominając już nawet o tym, ile tutaj różnych śmieci leci i ile można naprawdę tutaj zarobić. Myślę, że spokojnie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu milionów możecie się tutaj dorobić na przestrzeni całego expa. Dla mnie super. Nie każdy lubi to expowisko, naprawdę nie wiem dlaczego nie lubić Berserkerów. Dla mnie to jest na pewno minimum 5 miejsce w moim rankingu. Na 4 pozycji znalazły się Mad Doki i jak tutaj widzicie, żeby wejść na Mad Doki trzeba wylotać klucz, bo to jest mapka z ograniczonym dostępem, ale na szczęście mamy Mad Doka strażnika, który stoi tuż przed wejściem, więc nie będzie z tym żadnego problemu, właśnie z niego lotamy klucz i naprawdę jest to bardzo, bardzo fajne expowisko. Mamy nie tylko Mad Doki, mamy też aligatory, warany itp. itd. Naprawdę expowisko jest rozległe, powiedziałbym nawet, że bardzo rozległe. Ja expens tutaj naprawdę nie przelatywałem do końca, chyba nigdy całości, więc sami widzicie, można nawet to expowisko podzielić na dwie osoby, gdy dwie osoby są na expie, jak najbardziej można sobie poradzić. I tak jak w poprzednim expowisku, czyli przede wszystkim dużo, dużo expa, także dużo różnych śmieci, zwłaszcza z aligatorów, bo tego zdecydowanie więcej leci. Dodatkowo z Mad Doków strzały są dosyć częstym lotem, które są sporo warte. Inne itemy z nich już lecą rzadziej, ale też są bardzo, bardzo drogie, więc w sumie tak jak na każdym expowisku, które dzisiaj wymienię, możecie się spokojnie dorobić. Dodatkowo jak dla mnie mapki są dosyć przyjemne dla oka, więc można expić długimi godzinami i myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Ja osobiście expiłem na Mad Dogach od 213 levela, kończąc chyba na 230. Wy możecie się oczywiście dostosować, jeżeli poradzicie sobie wcześniej, jak najbardziej. No i okej, na 3 miejscu mamy Mahopteki, czyli expowisko na najwyższy możliwy level, jakie tylko jest. Większych potworków już w Margonem nie znajdziecie do expienia. Ja osobiście zaczynałem tutaj wbijanie levela od 230 poziomu, czyli od razu po Mad Dogach. Można na pewno wcześniej, na pewno gdzieś tak 2-2-5, myślę, że już jakieś postacie na legach, łowcy, tropiciele powinni sobie poradzić, ale ja moim tancerzem od 230 zaczynałem. Przede wszystkim dużo expiłem na tych dwóch pierwszych mapach i jaskiniach. Później przeszedłem na ten główny Mahoptek. Nie wiem jak to ta mapa się dokładnie nazywa, ale tam są bardzo duże grupki i często można w nich spotkać magów.
Więc tam jest troszeczkę ciężej, ale wraz ze wzrostem levela coraz częściej tam się zapuszczałem. No i teraz już na 238 levelu ogarniam wszystkie grupki, wszystkie mapki, więc jest spoko. Co prawda nie latają tutaj miksy tak jak na poprzednich ekspowiskach, ale naprawdę zarobek jest przedni i można wyłapać też miksy, ale bardzo rzadko, bo tylko z jednego rodzaju potworku wypadają takie larwy, które leczą tam 100 tysięcy i chyba jest ich 3 w paku, więc no to takie jest raczej średnie, bym powiedział. Okej. Okay. Tak jest, zbliżamy się do pierwszego miejsca, ale teraz zatrzymujemy się na drugim, na którym są patrycjusze. To jest naprawdę mega fajnie, gdy ja tam pierwszy raz ekspiłem, tak samo jak na berserkerach, bardzo, bardzo mi się to przyjemnie robiło, bo jest bardzo fajna mapa, jest można ją fajnie sobie przelecieć, jest dosyć długa i nie wiem na jakiej to jest zasadzie, bo mam wrażenie, że z niektórych potworków Margonem lot jest częstszy, a z niektórych, które są tak samo statusem, nie są powiedzmy elitą drugą czy tam elitą, tylko po prostu to jest tak samo zwykle, leci po prostu częściej. Nie wiem na jakiej to jest zasadzie, czy to jest prawda, czy to jest nie. Chyba raczej się tego nie dowiemy, ale mam wrażenie, że z patrycjuszy leci naprawdę bardzo dużo śmieci, które można później sprzedać, więc zarobek jest masakrycznie duży. Nie wiem, czy to nie jest najlepszy zarobek ze wszystkich ekspowisk, jakie ja miałem. W moim przypadku konkretnie, nie wiem jak, czy wszyscy tak mają, ale ja na patrycjuszach zarobiłem naprawdę bardzo dużo złota. I naprawdę polecam, jeżeli ktoś chce zarobić pieniądze, to tutaj na pewno kilkaset milionów można sobie tutaj zarobić, gdy nie będziemy tracić dużo życia i nie będziemy dużo wydawać na jakieś miksy. Tak to właśnie wygląda z patrycjuszami. Zaczynałem tutaj ekspić, gdy miałem chyba 275 level, ale wiadomo, to jest tancerz ostrzy. On zawsze ma troszeczkę jakby gorzej niż na przykład łowca czy tropiciel, więc troszeczkę on musi później zacząć. Ale myślę, że mimo wszystko dosyć to jest optymalny level, żeby zacząć i aż do 190 levela spokojnie można tam ekspić, więc tak to mniej więcej wygląda z patrycjuszami. No i mamy pierwsze miejsce. Tak jest, sekta. Myślę, że większość osób tak ma, że to jest ich ulubione ekspowisko. Bardzo, bardzo, bardzo dużo stworków. Może map nie jest aż tak dużo, bo ja tam chyba obskakiwałem 4 mapy, ale bardzo dużo stworów jest na nich i są duże grupki. Są po 3, po 2, po 4 nawet, więc rzadko spotykamy jakiegoś pojedynczaka i to samo co z patrycjuszami. Może nie aż tak bardzo w moim przypadku, ale bardzo dużo drogich itemów wypada z sekty, do tego zajebiste, naprawdę zajebiste mikstury, które na ten level 10 razy 10 tysięcy leczące, o ile nie pomyliłem tego, to jest myślę optymalna ilość i optymalna ilość też punktów leczenia, które ta mikstura przywraca. Bardzo fajna sprawa. Dodatkowe są tam elity drugie, bardzo mocno rozprzestrzenione, bo ich jest tam dużo na tych 4 mapach i to jest i plus i minus, bo czasami można ją jakąś, nawet podczas expa jakąś zabić, chociaż to już na tym levelu, gdy zabijamy elity, już tam raczej nie expimy, bo już kończymy ten exp, czyli to jest tak jakby na plus, ale minusem jest to, że tam jest bardzo dużo osób, więc często są tam różnego rodzaju wojny i bardzo można łatwo wyłapać deada. Na 190 levelu oczywiście tam zaczynałem expić od razu po patrycjuszach, a skończyłem mniej więcej na 213, gdy zacząłem chodzić na Mondoki. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o sektę. Naprawdę bardzo, bardzo dobre ekspowisko, to wam powie każdy. Myślę, że akurat co do tego miejsca nie będzie wątpliwości. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten top 5 najlepszych ekspowisk. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy czegoś nie pominąłem, bo bardzo miałem dużo możliwości i jako bonus też chciałbym teraz powiedzieć, że wyspy, tak jest, wyspy, na których można też expić, mam na myśli Ingotie, wyspę Magradit, wyspę Wraków, to też jako taki bonus można zaliczyć do najlepszych ekspowisk jako razem wszystko, bo naprawdę Magradit na 113 levelu, 150 Ingotia, wyspa Wraków na około 120, to są naprawdę super ekspowiska. Może nie ma tam wszystkiego, co bym chciał. Na przykład na Ingoti jest bardzo ciężko od tego 150 levela, tak jakby tancerzem. Mało też leci itemów, mało leci miksów.
Ale Expo Blisko samo w sobie jest spoko, podobnie jest na Magradis, bo tam w ogóle zarobku jakoś nie ma. Na Wyspie Wraków trochę lepiej, ale mniej więcej to tak wygląda i to jest jako bonus, mogę nawet dodać. Oczywiście piszcie w komentarzach, jakie wasze top 5 wygląda. Na pewno tam pokomentuję trochę z wami i będzie wszystko ok. Także w dzisiejszym odcinku Margonem to już wszystko, ja już muszę kończyć, bo tutaj trochę ciemno mi jest. Nie wiem, mam taki problem z oświetleniem, nie potrafię sobie z nim poradzić, ale już może jakoś niedługo coś wykombinuję, bo tyle myśleć i nic nie zrobić. Okej, nieważne. Trzymajcie się ludziska, do kolejnego razu. Piszcie w komentarzu oczywiście propozycje na top 5 i generalnie na różne jakieś sekcje, jeżeli wam coś przychodzi do głowy. Bo ja mam oczywiście pomysły, tak jak we wszystkim, co robię, no ale wasze zdanie też liczy. Do kolejnego razu. Siemanko. Bang.